Jak ja robię kawę pięciu przemian? Wlewam wodę, gotuję do wrzątku. Do tego dosypuję szczyptę cynamonu, gotuję przez minutę. Następnie kardamon i jeden goździk. Również gotuję przez minutę. Do tej mieszanki dosypuję kawę zbożową i tym razem gotuję wszystko razem przez 5 minut. Możesz przygotować sobie więcej kawy i odgrzewać ją w ciągu dnia. Genialny zamiennik do zwykłej kawy.